No i dzisiaj wielki dzień wodowania na prawdziwym zbiorniku wodnym. A będzie to w Kleczewie, na takim ala stawiku. Coś takiego. Rozpoczyna się proces nawadniania. Woda się już grzeje ładnie. Co słychać w nagraniu dźwiękowym? Wszystko nasmarowane, przygotowane. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Flaga jest. A no, no flaga to podstawa, no, no jak to? Bandera musi być. A trzeba poczekać, aż się zagotuje woda. No, czekamy, aż się zagotuje woda. Rozruszamy ją. I wio. Nie śpieszy się. Jak tam, panie kapitanie? Jest dobrze. Jedna atmosfera już jest uzyskana, tyle, że coś z tym wskaźnikiem. Ale będzie działać. Nie halo, trzeba będzie jakiś, no, go przysmarować trochę. Rozkręcić, przysmarować. Się trochę przycina, ale woda się już grzeje, w każdym razie już tworzy się ciśnienie. Jest dobrze. Wstępne rozgrzewanie cylindra. No panowie, no, statek parowy pływa, nawet pływa. Jak fajnie słychać. To działa. No nawet ładnie, ładnie. Przepiń tak bliżej mnie. Zakręcony gaz, na maksa para. A zaraz sprawdzimy. Podpłynie. Radzi sobie nawet. Jakby ten większy tak pływał, to jestem zadowolony. Ja nie, bo bardziej chcę, żeby sterował. Tak, wiesz, ładnie przepłyń.
od wiatru, czekaj. No ładnie. Z tamtej strony. No też właśnie. Lewa skręca lepiej niż prawa. Wytrymuj go. No mi się podoba. Taka pykawka. Taka pykaweczka jest. Papaj. Papaja. Papajek. Ryby poszły. Będzie są na pewno niezadowolone. Nadpływam. No dobrze. Do nas. Już się robi. Silnik jest wolno obrotowy. No, ciekawy, efekt jest niezły. Styl industrialny. Góry lodowe. Filmowany jest dobry silnik. Silnik no. Maksymalnie tam przepływa przez wodę. Tak. Naprawdę efektownie się prezentuje. Co?
Słucha się ładnie przy tej prędkości. Łódź jest opływana, ścigacz to nie będzie, ale efekt swój ma, dźwiękowy i wizualny. Tak więc, jak tam kapitanie, będzie coś z tego? Pływa. Pływa, dobrze. Także pierwsza próba, no powiedzmy, że jest dobrze. Jak na taką pierwszą łódź. Efekt jest zdany. Teraz powoli zajmiemy się budową większego kadłuba z mocniejszym silnikiem, większą śrubą. Powinno być jeszcze bardziej efektownie. Także no, dziękujemy za uwagę. Pomachaj, Jurek, pomachaj. Pozdrowienia od bliźniaków. No i do zobaczenia następnym razem.